Zdrowia, szczególnie dla konserwatystów, czyli ludzi, którzy wyznają zasadę Bóg, honor i ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, amerykanizm, antyamerykanizm po prostu szaleje w Ameryce. No i lewactwo na uniwersytetach osiąga wielkie szczyty. Teraz badania publiczne zrobili. No i okazuje się, że tylko połowa Amerykanów myśli, że uniwersytety i koledże mają pozytywny wpływ na Amerykę, na życie, na politykę, na ekonomię. No to jest straszne. To jest straszne, jeżeli połowa kraju, połowa narodu mówi, że jednak koledże, no to można powiedzieć, są wrogami własnego kraju. Te lewactwo, które jest w rękach, powiedzmy, wszystkich wykładowców, profesorów, ukierunkowane na Partię Demokratów, no dzisiaj to jest Partia Socjalistów. Większość tych instytucji edukacji wyższej, no to niestety, ale jest lewacka. Zrobiono dwóch takich ludzi, Mitchell Landberg i Sean Stevens. Oni zrobili takie badania, no i w zasadzie to jest rejestracja i kontrybucje, czyli te pieniądze, które ludzie dają politykom w takich najbardziej znanych koledżach. Landberg i Stevens, oni zrobili te badania, no i popatrzyli się na 13 tysięcy tych wykładowców, profesorów, asystentów i tak dalej w paru takich prywatnych uczelniach i w paru państwowych uczelniach, no bo są obydwie takie w 31 stanach. No i co się okazało? No okazało się, że po linii partyjnej, no to zarejestrowani lewacy, demokraci na uczelniach względem republikanów, no to co myślicie, jakie są proporcje? No tak, 9 socjalistów na 1 konserwatystę. To tak jest na uczelniach. Wszystkie te pieniądze, które oni dają, no to można sprawdzić, no bo są te Federalna Komisja Wyborcza, no i tam można powiedzieć, kto daje. No jakie myślicie są proporcje między lewakami, którzy dają pieniądze politykom, a konserwatystami, którzy dają pieniądze? 95 do 1. Czyli na każdy $1000 danych dla konserwatystów, dla partii nie lewackich, idzie 95 tysięcy. No jest to budżetówka, tak? Jest to budżetówka. Elizabeth Warren, która ona stara się, była kandydatką na prezydenta, no to ona pracowała w stanowym uniwersytecie, miała 300 tysięcy pensji. 300 tysięcy pensji, czyli 6 razy więcej niż średnia pensja tych studentów, rodziców tych studentów, którzy pracują, tak? Także budżetówka jest z założenia socjalistyczna i to jest najbardziej smutne, no ale 95 tysięcy na 1000 dla republikanów, no to pokazuje tą skalę. No i tylko 22 dawców z partii republikańskiej na prawie 3000 demokratów. No to są nieprawdopodobne ilości. No i co z tych badań wynika? Co z tych liczb wynika? Co wynika z całego spojrzenia na tę sytuację? No jak widać, no z liczb wygląda na to, że profesura, akademicy, no to jest lewactwo, tak? To jest demokraci, to są ludzie, którzy po prostu potrzebują wielkiego rządu, ludzie, którzy potrzebują wielkiego budżetu, ludzie, którzy potrzebują wielkich podatków, żeby po prostu brać pieniądze. No i proporcje są ciekawe. No są ciekawe, że powiedzmy lewacy zawsze idą w kierunku humanistycznym. Zawsze idą w kierunku, powiedzmy, badań
socjologicznych, w kierunku psychologii, socjologii, tego rodzaju rzeczy nie idą w kierunku nauki, nie idą w kierunku inżynierii, nie idą w kierunku medycyny. Większość lewaków po prostu chce uczyć o nauczaniu, chce uczyć o rzeczach, które nie produkują pieniędzy. No i to jest właśnie to najgorsze, że nie produkują pieniądze, nie wymyślają tranzystorów, nie wymyślają komputerów, tylko wymyślają następny jakiś transgenderyzm i tego rodzaju rzeczy. I jest to powiedzmy makabryczne. Także porównując, jeżeli popatrzy się naukę z social engineering, czyli te wszystkie nauki społeczne do prawdziwej technologii, no to proporcje są 42 do 1. W antropologii to jest 27 lewaków na jednego konserwatystę. W socjologii 27 na jednego, tak samo w angielskim. Także te wszystkie nauki społeczne, socjalne przekraczają ogólnie rzecz biorąc 4 do 1. Także ten podział dwupartyjny, no już nie może być bardziej widoczny, nie może być bardziej niż widoczny, a najbardziej jest widoczny w tych najbardziej popularnych uczelniach, czyli Yale, Harvard, te wszystkie te amerykańskie 300-400-letnie uczelnie, kiedy jeszcze były kolonie, no to tam jest największy komunizm, tam jest największe lewactwo, po prostu Harvard ma miliardy dolarów. Harvard, jeżeli ktoś oglądał Love Story tam z lat 70., no to właśnie dzieje się na Harvardzie, tam dziewczyna była chora, no i wielka miłość i tak dalej. No i to właśnie Harvard, oni mają tyle pieniędzy, no zarobili między innymi na kontroli czynszu, no ale to jest inna historia, no ale Michnik tam przyjeżdżał, duży jest tam dział slawistyki i studiów rosyjskich, dużo tam też pracuje ludzi, którzy nie wylądowali w Izraelu, a przyjechali powiedzmy tam z Polski do Ameryki. No ogólnie rzecz biorąc, Harvard jest bardzo, bardzo komunistyczny. Ciekawie, że na Uniwersytecie w Kalifornii, powiedzmy, w zeszłym miesiącu matematyczka nie zgodziła się, no bo ona nie zgadzała się na tym, żeby w zasadzie, bo były takie wymagania dotyczące pracy, że muszą się zgodzić z tym, że mają łamać bariery, które są, zapobiegają kobietom i mniejszościom w partycypacji czy w udziale w życiu z kampusu, czyli całego tego uniwersytetu. No wszystko jest, powiedzmy, na siłę robione wbrew logice, tak? Na Uniwersytecie Amerykańskim, American University, jeden z profesorów napisał, powiedzmy, pracę, w której uzasadnia usunięcie drugiej poprawki do konstytucji, czyli, powiedzmy, prawa konstytucyjnego do posiadania broni. No i właśnie w ten sposób komuniści działają, tak? Oni przez ostatnie 40-50 lat, cała ta szkoła frankfurcka, wszyscy ci, którzy, powiedzmy, uciekli, Żydzi, którzy uciekli przed Hitlerem z II wojny światowej, zostali, powiedzmy, zatrudnieni w Ameryce. No i to wszystko się, można powiedzieć, rozwija w tym kierunku, że ta kapitalistyczna, konserwatywna Ameryka powoli ginie. W Rutgers University profesor, jeden z profesorów powiedział, że to się żygać chce, jak było to zebranie partyjne w Iowa, no i że tam są same białasy. No tak, także takie zdanie wypowiada. W Berkeley profesor i były sekretarz pracy, czyli minister pracy Robert Reich powiedział, że mówił w ten sposób, no wyobraźcie sobie w Iowa, 90% to white
białasy. No i jest, Iowa jest teraz jedynym stanem, gdzie na całe życie wszyscy, którzy są prawnie skazani za przestępstwa kryminalne, nie mogą głosować. No i teraz jego jest argument taki, że jest tylko 4% czarnych Amerykanów w Iowa, ale 25% w więzieniach. No i dla niego te dysproporcje nie są zastanawiające, tylko są zastanawiające coś innego. No i po prostu włosy się jeżą z tego, jak politycy są w stanie manipulować faktami, tak? Jak są w stanie przedstawiać proporcje po swojemu. W Williams College profesor powiedział, że te sprawiedliwość społeczna, ci bojownicy o sprawiedliwość społeczną, no i w ogóle idea sprawiedliwości społecznej powinna być też włączona w podręcznikach do matematyki. No tak, tak, także, że już nie chodzi o wykształcenie, tylko po prostu sformowanie ludzi po linii partyjnej. To już nie chodzi o to, żeby się matematyki nauczyć, tylko o to, żeby po linii partyjnej, powiedzmy, propagować ten cały komunizm. No i jest teraz pytanie na temat lojalności. Właśnie ten Harvard to w departamencie, czy w Wydziale Chemii i Chemicznej Biologii był zaaresztowany profesor, który w zasadzie Charles Lieber, no wielki zdrajca, można powiedzieć, wielki zdrajca, no bo on dostał 50 tysięcy na miesiąc od Chińczyków, dostał 160 tysięcy na zamieszkanie w Chinach, no i on miał werbować powiedzmy studentów, profesorów, akademików, którzy mieliby w zasadzie robić w Ameryce to, no a później duplikować to wszystko w Chinach. No i wszystkie te pieniądze, chociaż on powinien to pokazywać, to ukrywał, tak? No piąta kolumna, można powiedzieć, że to piąta kolumna, no i nie jest on jedyny. Lieberman no doprowadził do tego, że dużo ludzi było zwerbowanych do tych badań badawczo-rozwojowych. No ale to nie tylko na Harvardzie. Emory University profesor, naukowiec w zasadzie, Li Xiaojiang, wywalony został w 2019 roku, dlatego, że no też kłamał o swoich powiązaniach z Chinami i on był w tym samym, powiedzmy, w tej samej siatce, w tej samej co Lieber. University of California w Los Angeles, jeden z profesorów, no udowodnili mu, że w zasadzie kradł technologię wojskową i przesyłał ją do Chin, został skazany na podstawie tych oskarżeń federalnych. NBC podawało, że federalni prokuratorzy, Bo Mao chciał ukraść technologię amerykańską, która w zasadzie jest tajemnicą państwową, no i przekazywał ją do Huawei, czyli cała ta firma, która zaczęła tam robić 20-30 lat temu pewne urządzenia elektroniczne, które oficjalnie kupili w Ameryce, rozebrali na części, zrobili swoje projekty, no i zaczęli produkować na masową skalę, no to właśnie tak ta Huawei, to się zaczęło od chamskiego po prostu skopiowania i produkowania za 1/4 tego. Największa tragedia to jest taka, że większość Amerykanów jest po prostu ślepa, można tak powiedzieć, no jest ślepa albo nie chce zobaczyć to, co się dzieje, a te uniwersytety i koledże jednak zostały opanowane przez te dzieci kwiaty, cały ten 40-50 lat tego wpychania, powiedzmy, tego socjalizmu daje efekty takie, że Bernie Sanders jest kandydatem na prezydenta z partii demokratów, czyli tego Kennedy'ego.
To jest po prostu makabryczne. Także jeżeli masz amerykańskie obywatelstwo, jeżeli głosujesz, no to zastanów się, co robisz. Zmień swoje... przestań być socjalistą. Jeżeli wyjechałeś z Polski, czy wyjechałaś z Polski do Ameryki, no to nie głosuj na socjalistów. Zacznij głosować na republikanów, albo co najmniej nie idź głosować na demokratów. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.